O wilku i siedmiu koźlątkach. Na skraju lasu mieszkała koza, która miała siedmioro koźlątek. Bardzo je kochała, tak jak każda matka kocha swoje dzieci. Pewnego razu postanowiła wybrać się do lasu po zapasy. Zawołała więc siedem koźlątek i rzekła: kochane dzieci, wybieram się do lasu, a wy strzeżcie się wilka, bo gdyby się tu dostał, pożarłby was wszystkie. Ten łobuz potrafi dobrze udawać, ale poznacie go po ochrypłym głosie i czarnych łapach. Koźlątka odpowiedziały: dobrze, kochana mamo, będziemy bardzo uważać. Wtedy koza zabeczała wesoło i bez obaw wyruszyła w drogę. Nie minęło wiele czasu, gdy ktoś zapukał do drzwi wołając: otwórzcie drogi dzieci, to ja, wasza matka. Wróciłam i każdemu z was przyniosłam coś pysznego. Ale gdy dzieci usłyszały ochrypły głos, poznały, że to wilk. Nie otworzymy, zawołały. Nie jesteś naszą mamą. Ona ma delikatny i miły głos, a twój głos jest ochrypły. Jesteś wilkiem. Wtedy wilk poszedł do sklepu i kupił sobie duży kawałek kredy. Gdy go zjadł, jego głos stał się cienki i delikatny. Wrócił więc, znowu zapukał do drzwi i zawołał: otwórzcie drogie dzieci, to ja, wasza matka. Wróciłam i każdemu z was przyniosłam coś pysznego. Przez chwilę koźlątka myślały, że to ich mama, ale zauważyły czarną łapę wilka i zawołały: nie otworzymy, nasza mama nie ma takich czarnych łap jak ty. Ty jesteś wilkiem. Czym prędzej wilk poszedł więc do piekarza i powiedział: skaleczyłem się w łapę, nasmaruj mi ją ciastem. Kiedy piekarz posmarował łapę ciastem, wilk pobiegł do młynarza i powiedział: posyp mi łapę białą mąką. Wtedy zły wilk trzeci raz zapukał do drzwi i zawołał: otwórzcie drogie dzieci, to ja, wasza matka. Wróciłam już z lasu i każdemu z was przyniosłam coś pysznego. Koźlątka zawołały: pokaż nam najpierw swoją łapę, żebyśmy mogły zobaczyć, czy jesteś naszą kochaną mamą. Wilk pokazał im łapę przez okno, a kiedy zobaczyły, że jest biała, uwierzyły, że to ich mama i otworzyły drzwi. Jednak okazało się, że do środka wszedł wilk. Koźlątka przestraszyły się i chciały się ukryć. Jedno wskoczyło pod stół, drugie do łóżka, trzecie do pieca, czwarte do kuchni, piąte do szafy, szóste schowało się pod balią, a siódme w skrzynce ściennego zegara. Ale wilk je odnalazł i nie bawił się z nimi długo. Połknął jedno po drugim, tylko najmłodszego, tego, które ukryło się w skrzynce zegara, nie znalazł. Gdy wilk najadł się już dosyta, wygramolił się z domu, położył się pod drzewem i zasnął. Wkrótce do domu wróciła koza. Ach, cóż ujrzała! Drzwi otwarte na oścież, stół, krzesła poprzewracane, balia potłuczona, kołdra i poduszki zrzucone z łóżka na podłogę. Szukała swoich dzieci, ale nigdzie nie mogła ich znaleźć. Wołała po kolei ich imiona, ale nikt nie odpowiadał. Dopiero kiedy zawołała najmłodsze koźlątko, usłyszała cienki głosik: mamusiu, jestem tutaj, w skrzynce od zegara. Kiedy wyjęła koźlątko z ukrycia, ono powiedziało jej, że przyszedł wilk i wszystkich pożarł. Możecie sobie wyobrazić, jak płakała po stracie swoich biednych dzieci. W końcu w rozpaczy wyszła na zewnątrz, a koźlątko pobiegło za nią. Kiedy dotarli na łąkę, zobaczyli, że pod drzewem śpi wilk i chrapie, że aż drżą gałęzie. Koza przyjrzała mu się ze wszystkich stron i zauważyła, że w jego brzuchu coś się rusza i szamocze. Dobry Boże, pomyślała, czyżby moje biedne dzieci były jeszcze żywe? Wtedy posłała koźlątko do domu po nożyczki, igłę i nici.
Następnie rozcięła wilkowi brzuszysko, a po chwili wszystkie koźlątka, całe i zdrowe, wyskoczyły z brzucha wilka. Co to była za radość? Potem koza powiedziała: idźcie teraz i przynieście mi tyle ciężkich kamieni, ile udźwigniecie. Wtedy koźlątka szybko znosiły kamieni i nakładły do brzucha tyle, ile się zmieściło. Stara koza szybko zaszyła brzuszysko, a wilk nic nie zauważył i nawet się nie obudził. W końcu wilk wyspał się i wstał, a ponieważ kamienie wzbudziły w nim wielkie pragnienie, chciał iść do studni i napić się wody. Ale kiedy próbował iść, kamienie w jego brzuchu uderzały o siebie i stukały. Co tak stuka w moim brzuchu? Myślałem, że zjadłem 6 koźlątek, a to są chyba kamienie. Kiedy wilk dotarł do studni i nachylił się, żeby napić się wody, ciężkie kamienie wciągnęły go do środka. Wpadł do środka i zniknął. Kiedy 7 koźlątek to zobaczyło, przybiegły głośno wołając: nie ma już wilka! Zły wilk dostał nauczkę i radośnie tańczyły wraz z matką dookoła studni. Koniec.